Cześć, witam na kanale Pomeranie Futbolu po dłuższej przerwie. Dzisiaj chciałbym was zaprosić na mecz, na vloga z meczu Arkadia Wisła Kraków, który odbędzie się na stadionie miejskim Gdyni. Jestem obecnie, jak widzicie, w innym miejscu niż zazwyczaj. Jestem w wojstrykowni Radia Kaszeba, gdzie odbywam staż. Dzięki temu też dzisiaj będę też na konferencji prasowej w trenera Łobodnińskiego. Spróbuję pokazać wam od środka, jak wygląda taka konferencja prasowa. Może uda mi się zadać trochę pytań. Mam 3 spisane, ale no zobaczymy, bo tam jest dużo tych takich prawdziwych dziennikarzy już, a nie youtuberów. Mam nadzieję, że coś się uda nakręcić fajnego dla was i zobaczycie, jak to może od środka wszystko wygląda. Dostałem też akredytację na ten mecz, dlatego będziecie mogli wejść ze mną jakby za kulisy meczu piłkarskiego. Może pokażę wam od środka, jak to wygląda wszystko. Będę mógł nagrywać właśnie materiał przy boisku. Dzięki tej akredytacji, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Oczywiście po filmie proszę was o zostawienie opinii, czy wam się podobało, czy nie. I lajka dla zasięgów. I mam nadzieję, że będzie wam, film wam się spodobał. Wszystko dobrego. Jesteśmy już przy wejściu na salę konferencyjną. Tam jest wejście. Wiesz, mam tu catering. Nie wiem, czy dam radę zadać jakieś pytania. Mam 3 spisane, albo 4. Zobaczymy, może się uda. Będę nagrywał wam skrawki, jak będę zadawał pytania, to wam nagram. Spróbuję coś nagrać. Żeby chciałem wam pokazać wejść do beczek, żeby się zobaczyć, jak to wygląda z środka. Konferencja prasowa i to sala. To jest. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że to będzie fajne doświadczenie. Pewnie tak, ale stresuję się trochę. Jeżeli dojdzie do tego pytania, postaram się nie jąkać, ale zobaczymy, jak to będzie. Cześć, do następnego cięcia. Wiesz, ale ona leciała i płakała. No, mówię. Przecież to było, nie wiem, ze 40 metrów. No to bardziej, że on to się przekłada sobie na prawo i na zręczniaka. No to co może mu strzelić? Obserwacja. No, słowa. Ok. 5, 5, 4, 3 na tą chwilę. 5, uprawniony. 43, tak. Myślę, że. Miejskiej bramki w Tychach, Karol Czubak, witam. Witam. Proszę Państwa, wiadomo, spotkanie z Wisłą Kraków w piątek, godzina 20:30. Arka po 3 zwycięstwach, tak więc spodziewamy się wysokiej frekwencji. W związku z tym apelujemy do kibiców o kupowanie biletów w przedsprzedaży. Także przypominamy, że bilety w dniu meczu są droższe o 10 zł, więc można skorzystać ze swego rodzaju promocji. A tak. Po drodze widok od niego, obrońcy Arki Gdyni. Chciałbym się zapytać o. Zadać Ci dwa krótkie pytania, od ogółu do szczegółu. Ostatni mecz z Wisłą na Legii, przegrał się 4-1 bodajże. 5. 5-1, przepraszam. Mamy to w pamięci. I jaki jest plan? Czy planujecie jakąś zemstę na właśnie szkołę? No nie, no na pewno to jest dodatkowy bodziec. Wiemy, jak już na jesień szczególnie nam ten mecz nie wyszedł. No i mamy podwójną motywację. Poza tym, że chcemy wygrać ten mecz, no to jeszcze mamy w świadomości mecz na jesień, gdzie Wisła nas, można powiedzieć, zlała wynikiem 5-1, bo co do samej gry to może aż tak, że to nie wyglądało, ale wynik sam mówi za siebie, więc podwójna motywacja, żeby w piątek odegrać się na Wiśle. Nie musi być to 5-1, ale chcemy po prostu wygrać i cały czas być na pierwszym miejscu w tej tabeli. Jasne. I czy wy, jako obrońcy, zważając na to, że napadnie na bez niego Wisła, NHL wygrała bodajże, jest drugi w klasyfikacji strzelców w pierwszej lidze. Czy mieliście jakieś specjalne szkolenia na treningach, żeby go jakoś powstrzymać, czy skupiać się bardziej na jednostkach? Wiemy, że jest taki zawodnik jak Rodato, są jeszcze na ławce inni napastnicy z Wisły Kraków, ale my patrzymy na całą drużynę, analizujemy całą drużynę, jak wygląda i na tym się skupiamy, szukamy tych słabych punktów i staramy się je wykorzystać. Jak to będzie wyglądało, zobaczycie w piątek. Dzięki wielkie, powodzenia. Dzięki. Miłego dnia. To był Karol Czubak, napastnik Arki Gdynia, też król strzelców zeszłego sezonu. Karol, chciałem się zapytać. Krążą w świecie piłkarskim plotki i wielu dziennikarzy też ciebie zauważyło, na przykład Krzysztof Stanowski w jednym z programów, jak jeszcze pracował w kanale sportowym, mówi, że jesteś objawieniem pierwszej ligi i jak te słowa na ciebie wpływają? Czy ty masz to z tyłu głowy jakoś przeskadzić to w przygotowaniu do meczu, rozproszać się to, czy nie ma to? Nie, myślę, że już nie jestem jakimś tam młodym zawodnikiem i no,
sobie jestem, bo mam dopiero 24 lata, ale na tym poziomie centralnym jestem już piąty rok bodajże, no to wydaje mi się, że w pierwszym sezonie pokazałem już wartę, że potrafię te bramki strzelać, w drugim tylko to udowodniłem, a teraz robię to samo, więc powiedzmy, że to jest dla mnie taka rutyna, więc gdzieś dobre słowa w jakichś tam portalach czy gazetach na mój temat, to oczywiście też biorę troszkę z dystansem, bo gdy jest dobrze, to wiadomo, wszystko jest fajnie, ale gdy jest gorzej, też ludzie cię będą krytykować. Jesteśmy w takim sporcie, gdzie gdy jest dobrze, to wszyscy są z tobą, a gdy jest źle, to czasami połowa potrafi po prostu krytykować cię w sposób, który nie jest fajny, ale też trzeba to oddzielić, trzeba się odciąć troszkę od tych gdzieś mediów, od tych gazet i robić swoje po prostu, bo po trudniejszym momencie zawsze przychodzą te dobre i wtedy wszyscy dalej będą się z tobą cieszyć. Czy najbliższa przyszłość planujesz z Arką? No na pewno, gdzieś jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Były, powiedzmy, takie ciężkie czasy na początku sezonu, gdzie nie było nic pewnego, gdzieś w biurze dużo się działo, niezależnie od nas, poza boiskiem, i zostałem w tych trudnych momentach, bo wierzyłem w ten zespół, wierzyłem w ten projekt, który tworzył trener Łobodziński, i myślę, że w tych pięknych, powiedzmy pięknych, no w tych momentach, w których jesteśmy teraz, jesteśmy liderem, gdzie jestem pewny, że większość ludzi w to nie wierzyła, a myślę, że niektórzy kibice nasi w ogóle w to nie wierzyli, że będziemy w miejscu, w którym jesteśmy, a teraz zbudowaliśmy fajne środowisko w szatni, mamy ze sobą świetny sztab, mamy świetnych kibiców ze sobą, którzy nas wspierali mimo bojkotu i teraz, gdy wrócili na stadion, chcemy dla nich wygrywać, bo jesteśmy dla nich, oni są dla nas. Te mecze, które graliśmy na jesień, na pewno to były takie, powiedzmy, sparingi z atmosfery, ale my graliśmy o punkty i też czuliśmy, czy wychodziliśmy gdzieś na miasto, czy czasami pod stadionem ich wsparcie, więc na pewno środowisko Arki jest teraz bardzo takie, powiedzmy, złączone, zbudowane i wszyscy razem idziemy w jednym celu. Też nie chcemy pompować jakoś dodatkowo tego balonika, który był pompowany w tamtym sezonie, a wiadomo, jak to się skończyło. Chcemy iść spokojnie do celu i zrealizować to i cieszyć się na koniec sezonu z tego, co wypracujemy. Jasne. Jeszcze ostatnie pytanie. Ile bramek wsadzisz jutro? Myślę. Mam nadzieję, że wystarczy tyle, żeby wygrać jedną bramką. Jasne. Dzięki wielkie. Powodzenia. Udało mi się złapać jeszcze trenera Arki Gdyni, Wojciecha Łobodzińskiego. Panie trenerze, chciałem zapytać, czy po ostatnich wynikach Arki i Wisła w ostatnim meczu z finałem czwartej Pucharu Polski wygrała z Widzewem Łódź. Bardzo ciężki przeciwnik. Arka również drugim miejscem przecież z Wikasem Tychy, drugim miejscem w pierwszej lidze. I chciałem zapytać, czy opracował trener jakąś specjalną taktykę na ten mecz, inną od tej którą Arka zwyczaj gra, czy nie odchodzimy od... Staram się, najczęściej przygotowujemy się pod przeciwnika i do tej pory to się sprawdzało. Wydaje mi się, że jakieś elementy taktyczne będziemy również szykować na ten mecz i będziemy musieli zaskoczyć przeciwnika. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Jesteśmy już w strefie mediów. Jak widać, to są takie fajne stoliczki. Fajna serwetka, kawka, można sobie popić. Potem będę szedł do boksa, specjalnie przydzielonego boksa, nasze radio ma przydzielonego boksa, muszę tam swoje miejsce. Niestety nie będę mógł nic nagrywać, no bo nie jestem w telewizji, nie mam akredytacji na robienie zdjęć ani filmowania, więc może coś wam powycinam z meczu, z filmu, z telewizji. Ale postaram się nagrać kilka wywiadów z kilkunami. Może z trenerem Łobodzińskim też się uda coś nagrać i pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda w dniu meczowym od za kulisów pracy dziennikarza. Mam nadzieję, że wam się spodoba i sorry, jeżeli jest taki pogłos, nie mam jeszcze mikrofonu. Tam są jakieś dzieci, które będą wyprowadzać piłkarze. Zobaczymy w następnym cięciu. Nie wiem, czy mnie słychać, ale jesteśmy już w loży radiowej. Nie mam tutaj żadnych przełączników, bo będziemy potem zadawać pytania. Mam takie fajne zabawki tutaj i z mikrofonem. Ale to co zobaczycie później oczywiście, bo na początku meczu nie robimy wywiadów, tylko po meczu. No i jeszcze będzie po meczu oczywiście konferencja. Nie wiem jeszcze, czy nie będę na pewno, ale postaram się być. No i postaram się zadać jakieś pytanie, bo to też nie jest takie proste, jak się wydaje. Bo przynajmniej czy tak jest, i chyba pewnie też, że
Poszczególni dziennikarze mają pierwszeństwo podczas zadawania pytań, więc zobaczymy, czy uda mi się wcisnąć w tą kolejkę i jak coś tam to nagram i zobaczycie to na pewno. Kapitan zespołu Dawid Gojdy. Jesteśmy już po pierwszej połowie. Arka zdecydowanie zdominowała tę połowę. Według mnie zakończenie bez zewnątrz. Na początku meczu troszeczkę próbowali działać, coś tam próbowali atakować. Mieli kilka rzutów wolnych, jeden niebezpieczny tam na 18 metrze, 20. Coś takiego. Niedaleko pola karnego w każdym razie. Ale Arka bardzo solidnie jak na razie gra. Doping jak zawsze podczas derbów jest świetny, atmosfera mega. Niestety nie mogę wam za dużo nagrać, ponieważ ogólnie na strefie radiowej nie możemy nagrywać. Możemy zrobić akredytację przez to, więc trochę się boję. Ale jest naprawdę fajnie. Spróbuję nagrać po meczu jakieś wywiady na kanał i dla was. I zapraszam na drugą połowę, może coś mi się uda więcej nagrać dla was. Zobaczymy. To play our way, we competed, we deserved to tie the game, and we got 1 point. So it's a simple analysis of the game. To będzie bardzo proste. Na pierwszą połowę nie dojechaliśmy i nie rywalizowaliśmy odpowiednio z Arką. W drugiej połowie graliśmy to, co chcieliśmy i uzyskaliśmy 1 punkt. Bardzo proszę, czy są pytania do trenera gości? Hello coach, I would like to ask you if you had any special defensive plans concerning great form of Karol Czubak and Olaf Kobacki for this match, or have you just prepared the plan for defensive plan for the match for all of the team? That is an interesting question about our game plan. Look, our game plan was to press as high as possible to prevent the balls to arrive into our box with advantage. Interesujące pytanie na temat zagadnienia.